Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Podwyżka podatków lokalnych dotknie w przyszłym roku nie tylko właścicieli czy użytkowników nieruchomości. W przypadku nieruchomości średnia wartość podwyżki to odrobinę ponad 10% z dopuszczalnych 15%. W odniesieniu do środków transportowych zmiana jest na podobnym poziomie, ale co oczywiste, przyniesie znacznie mniejszy skutek finansowy. Jak podkreślała Anna Ceran, skarbniczka miejska, skutkiem finansowym podwyższenia stawek podatkowych będzie wzrost w 2024 roku potencjalnych dochodów miasta Suwałki z tytułu podatku od środków transportowych w porównaniu do roku 2023 o około 428 tysięcy złotych. I tutaj, drodzy Państwo, chciałabym pokazać Państwu, jak wyglądają tak naprawdę stawki, jak wyglądałyby dochody miasta, gdybyśmy w podatku od środków transportowych przyjęli stawki maksymalne. Przy 10% wzroście mówimy o dodatkowych dochodach 428 tysięcy złotych. Natomiast, drodzy Państwo, przyjmując stawki maksymalne w podatku od środków transportowych, ten wzrost nastąpiłby o 15 718 tysięcy złotych. Ta rozbieżność wskazuje, jak daleko nam do maksymalnych stawek, dodała. Skutek finansowy podatku od nieruchomości będzie znacznie wyższy, bo przekroczy 5 milionów, ale też należy uwzględnić, że do płacenia podatku od nieruchomości zobowiązanych jest znacznie więcej osób niż w przypadku flot autobusów i ciężarówek.